I jedziemy na start. Startujemy. I zaraz jedziemy. Tu wszystko to tak. Tu? No dobra. Zaraz jedziemy. Dziękuję. Go, go, go. Pa, pa, pa. Dzięki. No i wystartowany. A, gdzie wystartowany? Nawrót. Kurna, rękawiczki. Nawrót. Słyszałem, że tu jest meta. Zapomniałem rękawiczek. Monika, rękawiczki. Machałam ci. No. I pa, pa, pa. Kurna. Falstart. Przepraszam, przepraszam. Ja służbowo. W rękawiczkach lepiej będzie. Chyba, nie wiem. No i wystartowany. Teraz 1400 do mety. Zobaczymy, jak to pójdzie. Z bolącą nogą. Na razie nie jest źle. Ale zobaczymy po pierwszych górkach. Co czas pokaże. Już lecimy. No i co? Ja już widzę pierwsze podjazdy. I już pierwsze górki. Nie wygląda to dobrze. Jak górki będą od samego początku, to nie wiem, co będzie dalej. Ale tak jak mówiłem, założenie jest takie, aby jechać tlenowo, kompletnie, delikatnie, bez szarpania. Swoim tempem. I no niestety, no pod górkę niestety się męczę, ale muszę ciągnąć SPD, czyli nie tylko będę pchał, ale dobrze jest podnosić nogi. Wszystko delikatnie. No nie wiem. Trasa, no nie wiem. Doszedłem innych, co jest dziwne, bo to mnie nogi wolą. Hej, hej, pierwsza górka. Później z górki. Spacer pod górę. Nie no, tutaj to jechać się nie da. Kolejne podjazdy. Około ile? 12 km chyba za mną. Muszę oszczędzać nogę. Rozgrzewają podjazdy, nie? To też w tym sensie. Ale sami chcieliśmy. Fajnie będzie. Muszę uchwyty zmieniać. O kurwa. Ręce też cierpną. Widok ładniutki. Góreczek. No i lecimy. Chyba 12 km za mną. Bo kurna, wyzerowałem Garmina i teraz od jakiegoś czasu liczy od nowa. Dobra, uwaga, bo asfalt. Tyle dobrego. Podjazd. I tyle dobrego i podjazd, no.
kurna chata już od samego początku skurcze łydek mi łapią. No ja nie mogę, no ja nie wiem co ja mam z tymi nogami. Dopiero wystartowałem. Wow. Zjazd ładny. Nawet bardzo ładny zjazd. Ale no, trochę kurna się obawiam czasami takich zjazdów, żeby mnie nie wyrzuciło gdzieś na wirażu. No, po lekku. Nie za szybko. O, przede mną kolejny wjazd. Czy podjazd? Zwał jak zwał. Jak ma nazwę znany pit stop na Wiśle. Zrzut. Redukujemy. Redukcja. O szkurna. Za późno te redukcje. No i muszę uważać też na lewą nogę. Przez to, że oszczędzam prawą. Ze strachu oszczędzam też prawą. To. O. Lewą nadwyrężam i lewa mnie teraz boli. Hej! Fajne widoki, nie? No. Ścieżynka ładna. Nie ma czasu podziwić. A tam nie ma czasu, rozejrzyj się, słuchaj. Możemy w karty zagrać. Żartuję, nie? No, na podjazdach to nie ma czasu, bo trzeba myśleć, żeby podjechać. Oczywiście. Musi być fajnie. Chcieliśmy. Do zobaczenia na trasie. Również. O i górka. I górka. Uff. Cześć. Słońce świeci elegancko. Uwaga, Karpatia jedzie. Już niedaleko masz. No dobra. O, trzeba przerzucić. Pokaż mi ten zakręt. Co to tu jest? Zjazd. Oj. Ostry. Ja to się boję takich zakrętów, kurnie. Cześć. Wszystko się trzyma. No zobaczę, tak, no ale tak jak patrzę z tyłu, to wszystko jest, wiesz, w porządku, nic nie ociera. Powinno być dobrze. Dawajcie. Tak jest, to przez chwilę szybko, potem bez odciążenia. Aha. Pięknie wybiera. Aha. Teraz też pięknie wybiera, tylko prawdopodobnie. Jedziesz? Do tych ciężkości jest przypnięty na tył. A widzisz. I on dostaje... Drgań takich, tak? Drgań takich, no dokładnie. A widzisz. Taka ciekawostka. Bo rower ma wytrzymałość do 130 kg, ale... Chyba rozłożenie tych kilogramów powinno być bardziej równomierne. Ja za bardzo. No to masz tył obciążyłeś też mocno, nie? W ten sposób jest lżejszy przód i na lemontce wystarczy od góry. Oj, powiem ci, na lemontce z góry to. Ja bym nie ryzykował, ale możesz próbować, tylko że uważaj. Albo może poza maratonem ty. Nie, sprawdzam. Jak to działa. Albo chociaż na trawie. Pierwszy raz idziesz, tak? Zrobiłem wcześniej gravel break night. Też nabrałem rzeczy i siurnąłem to na raz 30 godzin. O, ładnie. I tam można sunąć, nie? Grzej, tak. A tutaj no jednak te górki robią swoje. Nie jechał jeszcze, nie? Cześć. Raz pod górkę, raz z górki.
20 km za mną. Coś tu piszczy. Około 25 km. No i co? I pchanie roweru. Za mną pchają. Przede mną w sumie nie ma nikogo. A ja pcham. O kurna. Za strome to podejście, żeby jechać. Także nie ma co. A jeszcze kupę kilometrów przede mną. Także podepchamy 3 na godzinę. I może będzie jechane. Tymczasem. I teraz 30 chyba drugi kilometr. Od jakichś 3 kilometrów asfalcik. Także nie jest źle. No i sobie pyrkam delikatnie. Oczywiście noga już się odzywa. Nie jest jakoś tragicznie, no ale się odzywa. Jest 36 km około. Kolejny wypych. Ale tu widzę, wszyscy pchają. Także nie jestem sam. Trawą bardziej miękko. Zaczyna mi skurcze łapać. Zaczynały na początku już. Teraz na lewej nodze się to nasila. Lewa łyda. Oj, długie podejście. Długie. Jakoś wyjechane. Wypchane. Ale widok ładny. Z 500 metrów wypychu. No nic. Lecimy dalej. Tam jest dronik. Lata sobie. O. Także ktoś nas nagrywa. Nie wiem, czy to czasami nie Łukasz, nasz kamerzysta. Ale teren bardzo ładny. Podjazd był ostry. I teraz lecimy. I następne podejście. Cześć. Pod górkę ciężko, co? No. Ale jak będzie z górki, jeszcze będzie zajebiście. Pewnie. To jedynie trzyma, żeby jak na tej pierwszej warto było się wepchnąć, bo zjazd zajebiście po prostu. Tak, tak. I taki długi. No, na waszych oponkach jeszcze to elegancko. No tylko na boki nam wyladowali. Gdzie my teraz? My w prawo gdzieś tam mamy lecieć. No i już jest szczyt, także nie jest źle. Słoneczko grzeje do tego. No właśnie, tak średnio najeżdża na potrzebne. Nic się więcej chce. No tak. Ale słuchaj, dobrze, że nie pada. No nie, no tak. No. Także nie jest całkiem źle. Nie no, jest. O, odpoczynek tak, można zrobić. Tak, tak. Chyba tu, nie? Tak. Chyba tu, taka polanka. To spróbujemy coś polecieć. Do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia. No i teraz takimi trawami. Ale kurde. Mam dylemat. Mam naprawdę dylemat. Bo fajnie mi się jedzie. No kurna, no fajnie. Jaką ja mam chęć. A zarazem niechęć. A zaczyna mnie boleć. 40 km. 10, 20. To jest 800, 30, 1400, 35 razy tyle. No i mam dylemat. Co tu zrobić? Jak tu ukończyć ten maraton, żeby nie nabawić się większych kontuzji? No nie wiem, ten albo tamten. Ale chyba dobrze. Taki mi laskany.
Tamtędy też by było dobrze. Może jeden czwart. A teraz tu. Gdzie? I tu? Takim czymś? No ślady są, ale kurne, no takimi krzakami. Co wy niepoważni? Takimi krzaczorami? Szuka. No i gdzie? Oż kurna chata. No i gdzie? Jej. To chyba chłopaki jechali. Oj. Chyba tu. Ślady są. Pewnie nas ostry skręt ma być. No i gdzie teraz? Tu? Czy tu? Nie mów. No nie mów, że tędy. Taka przeprawa? Jakieś ślady są. Kurna, błoto. Ty to jaki? Jasne, wiem. Jakoś się da jechać. Dobrze, że tu już wyjeździli trochę w ślacy. Schodziacy. Rożyść. To tu jest złoto. A tu tyle błota. A teraz nawet przeschnięte. No, słońce jest przeschnięte. No, to słońce fajne. No jak ja to mam pojechać? Przejechać takie błota, kurna. Jak to mam przejechać? O jasne. I tu błocisko. O kurna. Kto to widział? Tyle błota. Oj. Zahaczyłem. Kurna. Tyle błota. Co? Tak? Staram się. Śladów trochę tutaj jest, wiesz. No na Wiśle tak. A tutaj no to jest pierwsza edycja, nie? O. Przejezdne to jest? Kurna chata. Udało się. Uf! Udało się, słuchaj. Fajne, zapłaciliście. Tak. Kolarstwo przygodowe. Tak jest. Dorobione wczoraj. Na zamówienie. Dokładnie. O kurde. My stąd przyjechaliśmy, tak? To kawałek wy... Czy kawałek dalej?
tutaj, tu. No i teraz, no na razie w miarę dobrze. Ścieżka jest. Krzaki. Jaka dzicz. To nieźle. Taka przeprawa. Oła. Możesz ty, kurna. Kto to wymyślił? Kurna, chata. A możesz? Tam jest tak. Ciągo. Już, dziękuję ci. Trzymam, trzymam. Dziękuję wam. O, tu mi. A teraz taka wspinaczka? Jezus, nieźle. To ma być smutna Karpatia. Nie wiem, może tu nie jechali, tylko tak, tylko tak narysowali sobie kreski, kurna. Jak to będzie, nie? I jakoś to będzie. A uczestnicy przetrą szlak, tak? Być na kolejne edycje potem. O kurwa, daleko jest to. To dopiero początek. O rany. O rany. O kurna. Tak, będzie tylko lepiej. Na górze też nas dwóch. Następne? Kurde, następne podejście. Ile tego limitu jest? Kurna. Nie, nie, spokojnie ty. Idź. Złap oddech, ja też złapię. To jest ważne. No, tu jest ślisko. Poszedłem tą ścieżką, którą ty poszedłeś. O kurna. Oślizgłem się. No dokładnie, to by same zarośla były i tylko
Rowerzyści to przejechali. Przeszli. To ci, co są pierwsi, to dopiero mieli przeprawę też. O kurde. Po przerzutkach. Ja pierdzielę. Obok. Mnie też pokazuje minimalnie obok, ale tam nie, nie widziałem ścieżki żadnej. No. Przecież wiesz, krzakami typowo nie będziemy szli. O, dobrze jest. I teraz w prawo, no, dobrze. Było to? Ja już mam też napchane błota w bloki. Ruszać na boki, kurde. Na boki, spychać właściwe. No. Dobrze jest uderzyć też butem o pedał. No. No tylko, że to jest w środku, takie... No. Nie, no to jest 60 lat przy mojej próbuje, żeby ludzie łatwo wyszły, nie? Aha. Nie no, tu... To nie jest trasa do jazdy, to jest tylko do pchania. Bluzę ktoś zgubił. Odpoczynek? Tak. Robisz chwilę? Piję, no, to tu idź. No tak powolutku, wiesz, tu. Szybko tu się nie da. Dobra, koniec relacji. To jest około 47-8 km. Takie chaszcze. Jaki kurna błota. No i jak ja to mam przejechać? Masakra. To jest nieprzejezdny. Poza tym kurna, takie skurcze mnie łapią, że nie mogę jechać na rowerze. Tylko muszę iść. No tutaj tak się nie da jechać. Ale cały czas, no. Na żadnym z tych maratonów na pewno nie ma tak, żeby przejechać, żeby nic się nie działo chyba. Żeby nic nie bolało, żeby nie było skurczy. Żeby być w pełni sił. Kurczę, no nie idzie. Ja pierdzielę, jakie błoto. Trzeba nosić ten rower w ręczu.
40, który? 8, 9 kilometr, coś takiego. Było to masakryczne. Zahaczyło moc. On tu by dał radę jechać, no co z tego, że mnie kurczy macie. Dobra. Próbujemy jechać. Bloki zawalone błotem. Całkowicie. Ale to jeszcze nie koniec, kurnia. Dalej błota. O kurde, pokrzywy, ale się poparzyłem. Ale teraz szczera błotem. Bum, 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 bum. O kurde, o kurde, o kurde. No trudno. Wjechałem w sam środek. To jest przez to, że nie patrzę w przód, tylko patrzę pod koło za bardzo. I dlatego wjechałem. W sam środek błota. No to w sumie nie ma. Tylko w sam środek błota. Opony upierdzielone. Rower cały upierdzielony. Fuj. Teraz ociera mi jeszcze. No dobra. Lecimy dalej. Nie ma co za bardzo narzekać. Trzeba gnać. Pierwszy kilometr. I taki motleczek. Ładniuchny. Na szczęście skończyły się te błota wszystkie, kurcze. Kawałeczek dobrej traski. Skurcze cały czas mnie łapią. Nawet nie, że łapią, tylko nogi są cały czas skurczone, o skurczu. No a teraz jeszcze dobrze. No i nie ujadę, zaraz. Ej! Kurwa, raz jedna, raz druga noga. No nie wiem, teraz prawa noga. Ale w tych miejscach mi nigdy skurcze nie łapały. No szkurna, szlak by to trafił. Zawsze coś, no kurde. Od wewnętrznej strony. Uda. I obydwa teraz. No jak mam z tym sobie poradzić? No jak? Całkowity skurczony mięsień? Ja pierdzielę. Człowiek by chciał jechać, a tu gówno. Jak nie urok, to sraczka. Jak nie nóżka, to paluszek. To kurna, rączki bolą. Rączki cierpną. No szlak by to trafił. No, no nie, nie idzie jechać. No nie idzie jechać. A ja jeszcze skręcę. Kurna, jeszcze skręcę. Cóż. Od wiatru. No dobra, koniec relacji. Siódmy. Przystanek na kapuśniaczek. Niech wrzucimy kapuśniaczek. I w trasę. No właśnie. Już odbieram. Dziękuję bardzo. Daję radę. No, także kapuśniaczek zjemy i w drogę. Trzeba to kurwa delikatnie. Takie kurna gówno. Jakaś piluczka.